Dzień dobry panie i panowie, tu nas, z tej strony pierwszy dzionek po świętach, zaczynamy nockę, środa, 16:20 i co, przyszło nam zatankować AdBlue, bo widzę, że nikomu się nie paliło, żeby to zrobić, a nieładnie, jak już powtarzam, takie akcje to się robi na dnióweczkach. Ile teraz dieselek kosztuje? Euro 87. Opa. A AdBlue, bo nawet nie spojrzałem. Euro 21. Taka sytuacja. No co, zalejemy i lecimy sobie. Mamy 9 stopów dzisiaj. Lecimy sobie teraz do Den Bosch, do firmy Monta Packing i tam będziemy jakieś cuśki zabierać, pewnie kosze duże, do SKP Nieuwenhain. Tam zrzuteczka i bolkomik w SKP. Lecimy później do Tilburga, z Tilburga zrzutka, załaduneczek do Tila, z Tila Amersfoort i w Amersfoort jakieś dziwne, widzę w komputerze, mamy zlecenie, także nie wiem co to będzie, chyba coś im muszę tam przewieźć, bo obstawiam, że może przemienić im naczepę i spod doku po prostu odstawić na parking i później załadować swoją, a swoją będziemy ładować na depot Den Bosch. Taka sytuacja, także stary tankuje i spadamy w teren. Lejemy sobie jeszcze dieselka, na razie 50 litrów AdBlue, tylko tyle co z teremu potrzeba. Zaraz wyjdziemy, myślę, że starczy panie panowie, bo to nie jest nasza brocha, żeby w nocy to tankować. I wekuś, 13 dzisiaj latamy. Ile tam? 200 litrów. Dobra. Starczy. Było pół baku, już jest 3/4. Nam wystarczy. A jakby nie było, dniówka od tego jest. Także zamykamy dzika i spadamy, panie i panowie. Opa. Do wozu, piraci, do wozu. Czyli mamy 200 litrów. Tararara. Wszystko zatwierdź, jest ok. Dobra. Możemy lecieć, panie i panowie. Kierunek Den Bosch, Monta Packing. No i po chorobowym wracamy za stery. Ponad tydzień czasu razem ze świętami. Chorobowego było tydzień od niedzieli tamtej. Także powiem wam, no takiego zdupconego samopoczucia to nie miałem. Nigdy nie miałem. Pod Bogiem. Nigdy takiej grypy jarzem nie przechodził, co to było teraz. O, czyli coś tam było. Cała moja grupa, cała, no połowa grupy, tak jak mówię, byliśmy na tych na motowigilii, oczywiście bez motocykli i po paru dniach się zaczęło. Ten zgłasza na grupie trafiony. Mareczek z Rotterdamu, nasz wafel kierowca, trafiony, ale on pracował, bo się dobrze czuł. Jego żona, no już gorzej tam było. Już to znosiła tak nie za wesoło. Patryk ode mnie z roboty też wyszło, że trafiony i tak też raczej nie za wesoło, że wiecie, że bezobjawowo. Też go męczyło, żonę też męczyło, także wszystkich męczyło, panie i panowie. O, pierwszy dzionek, a czuję się po tym chorobowym, jakbym pierwszy raz za kierownicą starcioka siedział pod Bogiem, no. Po tygodniu nieobecności, jakbym dopiero co prawo jazdy zdał. W ogóle jest jakiś taki nie do życia jeszcze, powiem wam. Problem z koncentracją, jak cholera. W uszach piszczy, zatkane ogólnie i jakoś nie chcę puścić starego. No ale robić trzeba. Taka sytuacja. Dobra, panie i panowie, wskakujemy na autostradę i lecimy 10 km.
I dolatujemy sobie, jesteśmy na zjeździe. Panie i panowie, 700-600 metrów zostało. Opa, opa, opa. Na drugim rondyjku. Zobaczymy, co to dało. Tam jest kurde ten. No ale fajnie, ogólnie fajna lokacja, cisza, spokój, nie ma ruchu. Czasem jedna ciężarówka się gdzieś tam trafi. A tak to jest zajebiaszczo. Rzekłbym, że można sobie odpoczywać. To jest tutaj. Tu o. Doki od 4 do 1. Tutaj się będziemy podstawiali. Opa, opa. Pani panowie. Po 200 metrach. Nie, nie. Dupa. Przepraszam, tutaj my są. Te doki. O. Stary się troszeczkę pośpieszył. O. Tam pracuje, tam rządzi. Tam są Polacy normalnie też. Ale taki gówno dowodzący, to tam jest Rumun. Bardzo dobrze mówi gościu po polsku, po holendersku. I czasem sobie stary z nim nawet pogada. Także Engelen, den Bosch. Somy, dobra. Teraz tu trzeba tak zrobić, bo stąd będziemy się wbijać. Tam gościu stoi, bo to wiatraki, kurwa. Mógł powiem wam, nie zjarzyć, że stary będzie z lewego wjeżdżał. No, naprawdę, na wiatraków tu trzeba brać poprawkę, bo strasznie brzydko jeżdżą. Wymuszają, pchają się na chama. Miałem też taką sytuację przed chorobowym, że cofałem sobie. Akurat taka ciulata lokacja była. Jedna z naszych, Weidhoven. I no i trzeba było tam patrzeć dobrze, jak się cofa. Gościowi Teslą się tak śpieszyło, że próbował mnie wyprzedzić, czy tyłem objechać. A że ja już cofłem sobie z kolejne 2 metry. No to nie dał rady, zaczął kurwić. I panie i panowie, musiał się cofnąć. Z nerwami zawrócił i pojechał sobie naokoło. Dobra, to jest tutaj. Robaczki moje. Opa, opa. Firmistrze. Nie wiem, gdzieś w te doki będziemy się pakować, ale najpierw się otwieramy. Otwieramy. Oj. Ale powiem wam, nie. Jeszcze ciula to. Stary się czuje. I powiem wam, że nie jest to ściema. Tararara. Mleczka jest. Opa. Mamy to, panie i panowie. Mamy dzika otwartego. Mój kolego. Trzeba byłoby się zorientować, ale myślę, że od strzała sobie podjadę pod ten drugi dok. To też będzie dobrze. Także lecimy. 15 sobie wykręcę. A jak? A tak, żeby była. Pauz mamy na dzisiaj dużo. O, chycił. Pauz mamy na dzisiaj dużo, także mogę sobie taką awaryjną już zrobić, żeby później mi nie kolidowało z niczym. Dobra. Jak to tu wygląda? Wyżej. Wyżej. Panie i panowie. Tak o ciut. Podniesiemy. Dobrze. Może być. Także lecimy na załaduneczek. Opa, opa. Panie i panowie. Taka sytuacja, że mamy drugą paletę wsadzoną, a mamy ich 16 i stary musi sobie sam załadować, także pierwszy klient i już mnie zrobili i lecimy. To wszystko dla Tunusia tutaj stoi. Opa. Pełnia. Dupo. Mamy to, panie i panowie, już bliżej jak dalej. Taka sytuacja.
pyk, 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 pyk. Będzie to. Będzie, nie będzie. Trzeba sobie poprawić kartonik, to będzie. Mamy to, mamy to. Panie i panowie, od razu, jak się pięknie ciemno zrobiło, 16 Europala nam siedzi. Także, opa! Teraz grzecznie sobie stary papierki wypiszę. I co? Odjeżdżamy, zamykamy i spadamy. Powiem tak, byliśmy na czas. Zlazło nam 35 minut tutaj. Powinniśmy stąd wyjeżdżać 4 po, panie i panowie, a jest prawie w pół do. O! Jak przyjechałem, to teraz tak wchodzę na magazyn, mówię, kurwa, jak palety. Przychodzę do fury teraz i patrzę, a tam w ogóle na liście nic nie ma napisane, czyli nie wiadomo, co się bierze. Także no w plecy mamy 25 minut do tyłu u pierwszego klienta, a byliśmy tutaj chyba po czasie dokładnie 4 minuty chyba. No, tak jakoś tak, bo nie byłem idealnie na czas, co do minuty, 4 minuty chyba po, a teraz mamy, jest pół do, a powinniśmy 26 minut temu skończyć. Tararara, także tak dobierają te czasy, tak dobierają te czasy, panie i panowie. Ale sobie odbijemy to, nie ma problemu, a jak będzie za daleko z poślizgami, no to dzwonimy do kontrolerumu. Niech ściągają nam któryś z załadunków. I tyle, zobaczymy jak będzie w SKP. Jak tam będzie za duży poślizg, kolejne pół godziny, bo jak chłopaki będą to rozładować pojedynczo, czy jeden będzie jedno to robił, no to też mu zejdzie z pół godziny przy tej lufie i już wtedy będzie godzina w plecy, także wtedy będą musieli staremu coś zawijać. A jak na razie 44 km do Neuenhain lecimy. No, ale teraz sobie dokładnie sprawdziłem, mamy 3 godziny pauz na dzisiaj, także nie przeszkadza nam to, że mamy teraz 26 minut do tyłu, to nam akurat niczym nie będzie kolidowało. I tak to wygląda, no gdyby to była, powiedzmy, nie wiem, regulaminowa godzina tylko, co mógłbym dzisiaj wziąć, no to już bym się wkur z lekka na to wszystko, ale patrzę, z 3 godziny to nie ma problemu. Taka sytuacja, pierwszy dzień pochorowały, panie i panowie, ale co nam zostało, teraz nam zostało, teraz mamy co, środa, czwartek, piątek, 3 dni pracy. Później sobota, niedziela, poniedziałek, nowy rok, wolne. Sorry, jeszcze starego trzyma, tak jak mówiłem. Później 4 dni pracy i stary zaczyna urlop 3 tygodnie. Także nie sramy żarem, nie sramy żarem, jest dobrze. Zajebiście. I dolatujemy sobie. Opa, 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 kieruneczek w lewo, byle nie w drzewo. O, pamiętam jak tutaj pierwszy raz byłem, nawigacja mi mówiła, skręć teraz w lewo. Ja skręciłem, patrzę, jest tam poza NL, to skręcam tutaj w lewo. Panie i panowie, a tam jest wyjazd. Stamtąd się wyjeżdża. O. Było cofanka wtedy, było cofanka, to jeszcze było za dnia, tam autka stały poparkowane, także to pierwsze chwile na nowych lokacjach, no to tak bywało, a są czasem takie właśnie lokacyjki, że Navi wam mówi, to jest tu, a to jest wylot, albo w ogóle nie tu, także no co, praktyka, praktyka i tak dalej, no, są my. Teraz też nas będą z pół godziny zrzucać jak nic, no, bo mamy na liście, że jest też jakoś około 15 minut, a nie będzie 15 minut, 30 to lekko, leciutko, albo i dłużej, dobra, podjeżdżamy, meldujemy. Opa, na momencie musieliśmy się otworzyć, jakaś grubsza chyba, nie wiem, inspekcja, tu jest kontrola, jakichś dwóch w żółtych kurtkach biega i sprawdza legitymację, także nie było, panie i panowie,
w ogóle takie możliwości, żeby z kamerą pojacować, nic. Ale bardzo ładnie poszło chłopakom, na dwa epeteki polecieli z rozładunkiem. 12 minut im zeszło rozładowanie, ale elektrykami dwóch wywalali, a jeszcze dwie osoby później zabierały, rozwoziły to sobie po magazynie, także na momencie. 15 zeszło z odbieraniem CMR-ki, bo musiałem czekać te 2-3 minutki na gościa, bo sobie gdzieś poszedł, także zajebiście. Jakąś kontrolę mają, jakąś mają kontrolę, pewnie gdzieś z góry, bo czegoś takiego jeszcze nie widziałem, żeby jakieś dwa typki wyglądali mi na gości z biura i no nie było czegoś tutaj takiego wcześniej, ja nie widziałem w bądź razie. Dobra, mniejsza z tym, mają kontrolę, niech mają. No, taka sytuacja, a my ciśniemy sobie teraz na Bolkomik, to jest nieopodal tam naszego, bo tam mamy depot Neuenhain, a tutaj z tyłu, gdzie wyjeżdżamy, to jest SKP Neuenhain. I to wygląda prawie tak samo, że taka sytuacja. I nieopodal jest filia taka Bolkomu i coś tam bierzemy, nie wiem co tam bierzemy. W bądź razie zameldowałem do kontrolu roomu, że 30 minut w plecy i najmniej jeszcze będzie 15 w plecy. Mówi, nie ma problemu tam, nie ma problemu, mówi, że no w Apeldoornie masz być gdzieś tam, coś tam i tam będzie wtedy dużo przerwy, także ja mówię, dobra, ja okej, okay, rozumiem, tylko jakby co, to meldują. Dobra, dzięki, spoko, trzymaj się, spokojnej pracy, też tam życzyłem spokojnej pracy i gitary zameldowane, panie i panowie, także zaraz my są. Tutaj teraz boczkiem mijamy depocik, jak widać, tutaj jest brama wyjazdowa. Opa, my musimy łuka strzelić. No weściu, żeś nie miał gdzie wjeżdżać. Tak staremu utrudniasz pierwszy dzień pracy. Ty też przeciwko mnie. Kurczak, a tutaj cisza, spokój. Cisza, spokój, panie i panowie, bo dopiero jest 18:30. Dlatego jest cisza i spokój, ale nad ranem tu będzie kocioł. Oj, będzie kocioł. No i dobra, kolega sobie wjechał, to my możemy też powolutku pyk spadać stąd. Opa, zero korków dzisiaj było, powiem wam, na dwójce w stronę Utrechtu. A o tych godzinach 16-17 to jest masakra na Utrecht, ale widać, że jeszcze chyba nie wszyscy trzeźwi. Opatrzcie, tutaj też cisza, spokój, nie ma nic, ani jednej fury, także pięknie, że aż mięknie, my skręcamy kierunek prawo, jak tutaj na Bolkomie Cewa, numer 34, elegancko. Miejsce docelowe znajduje się po prawej stronie. Co tutaj? Też będzie cisza i spokój. Oczywiście! Zero fur, patrzcie, nic nie stoi. Zero! Wszystko tunysiowe. Wszystko tunysiowe. Dobra, zajebiaszczo. Podoba mi się to, jakby jeszcze mi gość powiedział, że mamy null briefa, to już w ogóle poezja by była. O, ale tak dobrze nie będzie. Tak dobrze nie będzie, dobra. Podjeżdżamy. Meldujemy i zobaczymy, co nam tam zorganizowali. Sezamie, otwórz się. D 1 2 1 1 0 2 1 2 1 to będzie gdzieś tam. Opa, panie i panowie. Jedziemy. Lecimy. Taka sytuacja. 1, 2, 1, pstryk, myk, fyk. I tutaj, i załaduneczek my tutaj robimy. Ostatnio tu byłem, nie wiedziałem, kto ma mnie ładować, czy oni, czy nie. Przyszedł gościu, mówi, że tutaj się sam ładujesz. 1, 2, 1, dobra. Opa, zakręcowywujemy rogala. Panie i panowie, idziemy się otwierać. 1, 2, 1, a jak ja stoję? No powiedzmy, jeszcze ciutkę do przodu będzie lepiej sobie ciofać. Dobra, stryk, luz i szybciutko otwieramy dzika. Opa, taka sytuacja, pusto wszędzie, co to będzie, 121 dla nas. Opa, dobra, nikogo nie ma, nikogo,
nikogo, tylko tunuś, tunusiowóz i tusiniątka, czyli moje robaczki. Opa, druga strona. Stryk, myk, fyk. Dobra. Dobra, panie i panowie. Do wozu, tyle. 3, 2, 1. Siedzimy. Dobra, kawałeczek do przodu. Tak, z 3 cm. Dobra, żeby było miejsce na regulację. I spadamy, i spadamy. Pa, rękawiczki są. Wszystko jest. Z jednym wyciągnięciem poszło. Ale powiem wam, dzisiaj to się czuję, jakbym pierwszy raz za kierą siedział. O, taka sytuacja. Dobra, na bank musimy coś podnieść. Jasne. Ile to podnie? Sporo, sporo. Opa, opa. Idzie. No i super. I jak to mamy? To w kierunku magazynu podążamy. Jeszcze zamknięte. Zamknięte. Dobra. Korciak pieczony. Wszystko dla nas, panie i panowie. Wszystko dla nas. No i super. Są my zrobieni, panie i panowie. Taka sytuacja. Jedź tu na gamoniu. Pełna lufa. Nabita wózkami. 48 sztuk. I lecimy z tym sobie do depot Tilburg, panie i panowie. Przed nami 70 km, tam zrzutka i załadunek będzie na Til. Skręć w lewo. Ok, dobra, prowadź nas, Katarina. Prowadź nas przez ten świat. Tararara. Tylko nie rób nas w chuja. Pstryk. Czerwone i zielone. Sezamie. Łatwuj się, bo tu na jego robaczki jadą w teren. Aha, opa. O, teraz dopiero jedna lufa podjechała. A tak, to jak na razie, powiem wam, cisza, spokój. Kawkę od razu tam zrobiłem. Pan, że ci powiedział, kawkę może, tunuś? A tunuś mówi, oczywiście, of course, naturally, ja wolno. Także kawę mamy i do Tilburga podążamy. Nie ma źle, trochę się spociłem, ja powiem wam, jeszcze nie, kondycha, no ten tydzień w ogóle to nie było mowy o żadnych treningach. Dietę to też można było sobie w buty wsadzić, z względu tego, że w ogóle nic prawie nie jadłem. Także tak to wygląda. Opa, ale będzie dobrze, będzie dobrze. Już powoli wracam do żywych. Już powoli wracam do żywych. Można to powiedzieć, porównałbym to tak, do takiego mega dupnego, przewlekłego kaca. O, o, to byłoby chyba najlepsze. Jakbyście chlali do samego rana i za 2 godziny już wstali i nikt wam alkoholu nie dał i taki człowiek zniszczony. No to tak na trzeźwo się cały czas czułem. A ja tutaj dalej cisza, spokój. Dobrze, na depocie też, ale to mówię, to dopiero wszystko ruszy. Tak po północy to już się zacznie tutaj kocioł. Dobra, panie i panowie, Łogiń 70. I dolatujemy sobie, dolatujemy. Mamy depot Tilburg, panie i panowie. Opa, opa. Tutaj będzie zrzuteczka 48 i coś na załaduneczek na Til. Kieruneczek tu na gamoniu. Jak to wygląda? Cisza, spokój. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy. Po tygodniu chorobowego powiem wam, że mile to jest zrobione. Oczywiście fartem, że nie ma ruchu. Opa. Dobra. Zrzuteczka. Kieruneczek. Dobra. Opa. Jesteśmy. Go to the 40, I'll put you. Okay, schod, dankjewel.
Dobra, panie i panowie, lecimy. Pod czternasteczkę gościu do nas wyjdzie. Taka sytuacja, gasimy D i lecimy. Nie wiem, może każe nam przepiąć naczepę. Bo się pytał, ile mamy. Mówię, że mamy fulla. Także cholera wie. Idzie do nas, idzie. No i tak jak stary przypuszczał, mamy zostawić tą naczepkę na parkingu. Tam stoi zaraz obok, jak już się zrzucimy. Przyjedziemy sobie samym koniem tu na depocik, podepniemy się. I jak się podepniemy, to mamy się podstawić na czternastkę, na załaduneczek. Taka sytuacja. No to dobry, to panie i panowie, lecimy na parking. Opa, opa, i przepineczka. A co mamy wziąć? A tam stoi pod dziewiątką. Pod dziewiąteczką stoi dla nas naczepeczka. Tam gościu jest, widzę, tu będzie bez pajacowania teraz z kamerką. Stary się sam przepnie. Bo tam nie jestem sam. W tym ciągniczku, co tutaj je, nie wiem, jak się nazywa fachowo, przepina naczepy, bo siedzi i obcina. Także panie i panowie, ja to zrzucam i do za momencik. Ja pierdzielę, panie i panowie, co niektórzy to naprawdę skończone jełopy. Przypiąłem się po nową naczepę, to gość mi się wpierdolił pod czternastkę i szczęśliwie sobie stoi. Nie wiem, jakiego grzyba tam stało, jak to nie jest miejsce do pauzowania. Aj, wypoziomuj sobie go tu na gamoniu. I co? Idzie, nie idzie? Poszło. Dobra, jedziesz kolego, jedziesz. No jedź, nie patrz tu na starego, tylko kurwa jedź. Aj. Wjebał mi się. Musiałem kurwa do gościa jeść, powiedzieć, ty kurwa, słuchaj, ja mam pół godziny w plecy. Ja nie mogę teraz stać kolejne pół godziny, bo się ktoś pierdolił staremu w robotę. No to poszedł tam od razu do niego i kazał mu, grzecznie mówiąc, odjechać. Na końcu drogi, no. Skręć w prawo. Oj, nie, 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 tutaj mnie akurat zdenerwowała, powiem wam. Skręć w prawo. Dzisiaj ta lokacja. Kurwa, ja nie jestem przyzwyczajony do takiej akcji. Jak nie masz się gdzie kurwa pauzować, to wyjedź na zewnątrz i szukaj sobie miejsca na zewnątrz, a nie pod dokiem, kurwa. No, bo nie wiem, co on tam chciał robić. Chyba nie chciał mojego towaru ładować. Oj. Tak czy inaczej, dobra, jesteśmy zrobieni, nic nie nadrobiliśmy. Przepinka plus załadunek na til. Dalej w pół godziny w plecy są my. Wylatamy 2.12. Myślę, że jak dolecimy sobie do tila, mamy 75 km. No to tam trzeba będzie 30 odstrzelić sobie. Tak mi się zdaje, jeszcze nie liczyłem, o której to ja zacząłem robić. 4.40. Nie, 4.20. 4.20 to 6 godzin jest do 10.20. No to będziemy na 21.52. Nich ho ho, nie dolecimy na Apeldoorn, tam gdzie się miałem kręcić. Także w tylu zrzuteczka i musowe pół godziny pauzy, bo nie obrócimy. I mamy... Tyl! Następnie skręć jechać w drugą ona gada. A można i tak. A czemu nie? Dobra, kieruneczek. Opa, pstryk, mek, fyk. Jest tyl, proszę bardzo. Mało kiedy tędy jadę. Wolę sobie te przestrzelić rondo na wprost i tak z innego kanta tam podjechać, ale też się da. Też się da. No i tu będzie zrzuteczka i po zrzuteczce od razu wyjeżdżamy z firmy, bo tam nie ma gdzie stać za bardzo.
I od razu za bramą się parkujemy i trzeba będzie 30-tkę wykręcić. Myślałem, że nie mam tego w planie, a jednak mam. Patrzę, że jest możliwe 30 minut do wzięcia, a później w Apeldoorn nie mam kolejne, także jest wszystko pod kontrolą. Skręć w prawo. Czyli się wyrobimy. 3 godziny 10 wylatane. 6 godzin jazdy z pracą mija nam 20 po 10, a my będziemy 21.47, czyli z 15 do 20 minut rozładunek i akurat wylot szybki za bramę i stoimy. I stoimy, panie i panowie. Pół godzinki, opa, opa, potem Apeldoorn. Co my? Co my? Skręć w prawo. Dobra, kierunaczek, dawaj kierunaczek, tutaj jeszcze, nie? Tu, o. 3, 2, 1 i na ręcznym. Łopa! Co my, jak ta moczepka? Przejdzie elegancko. Następnie dojechałaś do celu podróży. Dobrze. Bardzo dobrze, o tym wiem, Katarina, że dojechaliśmy do celu podróży i nasi słuchacze też to wiedzą, tylko ty jesteś przyjebana i ty nie wiesz, kurwa, że my wiemy. Co mi tu piszczy? Dobra, szybki meldowanko. Tutaj przy budce, cieciówce. 80 metrów. Tam, no, dadzą nam wytyczne, który doczek i lecimy dalej. Także do za momencik. No i mamy to, odprawa celno-skarbowa zrobiona. Patrzcie, nie wiem czy teraz będziecie widzieć, kolorowe traktory jadą. To już chyba z czwarty teraz. Szykują się do baletów. A my, co ja mówiłem? Doczek 21. Panie i panowie, czekajcie. Opa, opa. Dobra, są my tu. Trzeba się bardzo, bardzo, bardzo przykleić. Tam, byle nie przytupić. Tu jest taki wjazd dosyć wąski. Dobra, byłoby. Tu przejdzie, tu przejdzie. Co oni tu, Krzysiek, u ciebie zrobili, kurwa, na rewirach? Jakiś blachów nastawiali, żeś, kurwa, przedupił nacisk na oś i tam pewnie w twoim starcioku, panie, kurwa, łopony poniszczyły posadzkę. Dobra, ja myślę, Krzysiek nam jebie potem i tyle będzie. 21 to za tymi dwoma lufami. Tak jest. Alfa Transport i to drugie to co to jest? Co to jest? A to nie jest. Dorek, a to Polak. Jeden Polak, a drugi to nie wiem. Dobra, stary się musi tutaj pakować, także do za chwilę, panie i panowie. Opa, opa. Dobra, stary zaparkowany, panie i panowie, nie było czasu, nie było czasu na pierdolety. Oj, dawać mnie to tutaj, a rękawiczki jeszcze. Dobra, szybki szpil, jak tam naczepka i oj, do góry, już stary widzi, że musi dużo do góry. Opa, 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 opa. No i dobra. Byłoby, panie i panowie, kieruneczek, załaduneczek, rozładuneczek i pauzunia. I opa, 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 panie i panowie, po robotaju. Nie wiem, nawet nie ma 10 minut. Nawet nie ma 10 minut. Tu na gamoniu odklucz starcioka. Opa, opa. Tu rękawiczki, panie i panowie. Mam już kolejny metr podjeżdża. Stąd spierdzielać tylko. Teraz tak, pach zamknij, tak, 45, tararara, zatwierdź, pyk, dobra, stop, mamy to. Dobra, odjechaliśmy kawałek, żeby gość sobie wjechał. Tak to bywa. No, a wdupił mi się pod samopakę, także stary nie lubi tak nagrywać, wiecie jak to jest. W razie puściutko mamy, zamykamy. I pauzę zaczynamy. Tam już kolejny. Proszę bardzo, coś się zaczyna dziać. Po lekku.
coś się zaczyna dziać. Wlazło. Wlazło. Wyjścia nie byle miało. Panie, panowie. Dobrze jest. Teraz sobie wylecimy za zakręt i tam będziemy sobie elegancko stali. Tararara. Opa. De. Auto. I spadłowa. O, teraz 10 minut od momentu, jak się zatrzymałem, poszedłem na załadunek, czyli z 8 minut niecałe. 8 minutek kieruneczek. Tu na Gamonio, tam Konajn, czyli zając. Na poboczu. Mamy sobie tutaj. O, nie wkurwia, jak spas ten. Tutaj zawinklem. Pach, pach, pach. Przy tamtym transformatorku się ustawimy. No i stoimy, bo tam no nie za bardzo jest gdzie, wam powiem szczerze, na tym crossdocku pauzę kręcić. Dobra, jeszcze kawałeczek, tak żeby było miejsce do manewrowania. Jest, dziękuję, pstryk, światełko, radyjko i zaczynamy pauzunię. Pstryk, pstryk, pół godzinki dla Tunusia, panie i panowie. Dobra, kurwa, to jest ten czas, żeby iść, kurwa, na jedynkę. Panie i panowie, lecę. A few moments later i tu nawrócił, panie i panowie. Od razu sobie sprawdzimy, ile mamy do depot Apeldoorn. Apeldoorn czy Amersfoort? Ej, czekajcie teraz. Apeldoorn. Dobra. Crossdock, Crossdock, Amersfoort, Apeldoorn, depot Apeldoorn. Klik. Opa, opa, jedź. Tutaj dla ciężarówków potężnych. Tarararararara. Szybka trasy. 66 km. Pstryk. No dobra, niech se jest. Niech se jest. Stary się bierze za szybki przegląd internetu i widzimy się po pauzuni. Kurczę, pierwsza nocka po chorobowym i powiem wam, powiem wam, ale czekajcie, co ja wam powiem. Mam problem, żeby ocenić odległość. Patrzę w lustro, to nie powiem wam, czy jestem na przykład pół metra od doku, czy 3 metry od doku. No za cholery nie widzę, nie umiem ocenić odległości teraz. No. Tutaj to wjechałem chyba normalnie, z jednym też wyciągnięciem, ale jak byliśmy w depocie Tilburg, za cholery nie widziałem, ile mam do tego, musiałem łeb wystawiać i patrzeć, jak to wygląda. Normalnie w oczach się jeszcze dupi, nie? Także nieciekawie, nieciekawie. Dobra, leci nam 3 minutki, jeszcze 27 i w teren. Opa, 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 33 wlazła, panie i panowie. Od razu sobie chwilkę czasu miałem, to do gminy złożyłem o AFSPRAK, czyli o wizytę na 5 stycznia, światełko, o wymianę prawa jazdy. Tak jak mówiłem, że będę wymieniał, tak zabieramy się za wymianę tego prawka, bo gniotą w robocie. Wymień, 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 no to wymieniam. Aha, i umowę dostanę teraz na 7 miesięcy. Bo mi mój coach powiedział: Adam, ty mówisz, że jak pojedziesz na urlop, to wtedy wymienisz to prawo jazdy, to wiesz, to na razie dostaniesz czasowy kolejny kontrakt, a kolejny będzie fast, nie? No. Ja tam zrozumiałem, czy czwarte, powiedzmy, z tego, co gadał, ale myślałem, że powiedział, że będzie na rok. No i źle usłyszałem, bo na 7 miesięcy, ale to jest taki lekki szantażyk, chyba mi się coś zdaje. Ale wyjebane. No. Także teraz w lutym będzie miał stary przesunięte jeszcze o 7 miesięcy. Ale mówił, to wymieniasz wszystko, to dostaniesz fasta, to dostaniesz fasta. No. Robię to tam. Lotto nie tu, to gdzie indziej, no wiecie, o co chodzi. Ja tam
Jak byłoby coś nie halo, to sam bym jebnął papierami. Jak na razie jest dobrze, mi tu pasuje. Wiadomo, są plusy i minusy. Minusów też jest troszkę, no ale no, plusów jest więcej, także na razie sobie siedzę. Skręć w prawo, no. Następnie. Ja mówiłem, że jak coś będzie jechało, to będę mówił. No, na pewno nie ma co gadać. 1000 razy lepsza robota jak Foz Logistics, także panie i panowie. Siedzimy dalej. Stary na razie się sam nie ma zamiaru zwalniać. Dobra, lecimy. Pauza dupła. Ciśniemy 65 kilosów. Tararara do Apeldoorn. Tam będzie też pauzunia do zrobienia. Czekajcie, bo mi tu kurwa gdzieś mój e-fajek lata. Potem go stary straci. Będzie kurwa. Gdzie jedziesz? Kaleko. Czekajcie. Gdzie on to poleciał? Kurwa. Nie ma fajka, kurwa. Tu na Gamoniu nie ma palenia. Dobra. Znaleziony. Mamy to. Gasimy. Panie i panowie, na pewno, bo tam się już widzowie, co niektórzy dopytują mnie, jak to tam z tym prawo jazdy właśnie, że mówiłeś tu, że będzie zmieniał. Tak, panie i panowie, dla tych, co zapytanie dali, będę zmieniał. Poinformuję was, co jest 5. Wstępnie mogę powiedzieć, że tak, to co na stronie w gminie pisze, że należy z sobą wziąć holenderski dowód jakiejś tożsamości albo kartę pobytu. Nie wiem, o co chodzi z tą kartą pobytu. Może o Outrexel, o zameldowaniu, nie wiem, ale to oni przecież mają u siebie w bazie, to widzą, czy stary jest zameldowany i tak dalej. No to takie coś trzeba wziąć, zdjęcie, nie starczy niż 6 miesięcy. I kartę płatniczą, bo trzeba będzie uiścić opłatę w wysokości, tam teraz ja pamiętam, 50 euro, 60 euro, coś takiego, coś tam euro w bądź razie. Na pewno ruszymy temat, nagramy z tego filmik, jak to wszystko wygląda, jak to wygląda z kodem 95. Zaczerpnę informacji od Mareczka, bo Mareczek wymieniał i on wie najlepiej, co tam się robi. Ja na razie wiem tyle, że mam na 5 wizytę, gdzie mam wziąć zdjęcie, kartę płatniczą i jakiś dowód tożsamości holenderski, którego nie posiadam, a coś takiego jak zezwolenie pobytu nic mi nie mówi. No ale to chyba jakiś błąd, chyba że to chodzi o Outrexel, no to wyciągnę im od razu, zapłacę 12 euro więcej będzie. Nie wiem, zobaczymy panie i panowie. Jak na razie jeszcze trochę do tego czasu mamy, a potem się będziemy martwić. Na razie martwmy się kurwa, żeby dojechać do Apeldoorn. 63 km przed nami i tam się wtedy żegnamy, bo do Den Boscha już pojadę sam. I wjeżdżamy sobie do Apeldoorn, panie i panowie. Wjeżdżamy, już wjechaliśmy, bo znad był jakiś kilometr do tyłu. I teraz tak, to jedziemy sobie, mamy jeszcze 1200 metrów. Bierzemy pauzę, godzina 30 stania. Przed depocikiem się ustawimy. Później mamy Ranger, czyli nie wiedziałem, co to jest, ale się przed chwilą dowiedziałem, bo do Łukasza dzwoniłem i mówi, że a to wtedy ten, meldujesz im, że masz tego i przez pół godziny jak mają robotę, to wtedy przewozisz im naczepy, nie? Od doku i odstawiasz. Uuu, tu na Gamoniu czerwone, gdzie lecisz, baranie? Przewozisz im naczepki tym ich autkiem, tym takim, kurwa. Ale ja powiedziałem Łukaszowi, te kurwa nawet nie kombinują, bo ja tym nigdy nie jeździłem, nie wiem, czy na to trzeba mieć jakiś kurs. To nie jest koń, kurwa, tak? Ja powiedziałem, ja tym jeździł nie będę. No powiedział, no to wtedy byś musiał przepiąć swojego. Mówię, no to se przepnę swojego. A ile im zrobię w pół godziny? Nie, ja odstawię swoją naczepę, podepnę jakąś inną, no to jedna taka przepinka czy dwie i pół godzinki, pyk, myk, pyk i nie ma, nie? Także ja na pewno tym małym główienkiem, co się naczepy na firmach przestawia,
nie będę jechał. Także to niech się z łuba wybiją. Jak coś, swoim koniem, a co za tym idzie, to im kurwa jedną, może dwie naczepy zrobię. O ile trzeba będzie, nie? No, bądź razie, na razie półtora godziny stania mamy, panie i panowie. Dobra, wolne, wolne, nie ma rowerzystów. Wyjeżdżamy, pstryk, mykwyk, gościu, pójść starego, bo dwóch się byśmy nie zmieścili. Opa, opa. No i dobra. I teraz elegancko tutaj się ustawiamy. Blisko, blisko San Francisco, krawężnika. I tutaj zostajemy. Gdyż, ponieważ na wprost mamy depocik. A my musimy według listy, panie i panowie, teraz siedzieć do godziny pierwszej, a jest godzina 23:31, czyli półtorej godzinki. Stryk, myk, pyk, według papierków. Także stary dmucha sobie poduszeczkę i na półtora godzinki leżing, pleżing. Tak, a po tym całym Ranger, czy jak to tam badziewie się nazywa, mamy znowu pół godziny pauzy, czyli teraz półtora godziny, później pół godziny i swój załaduneczek mamy. Kolega jedzie, siemano. I później mamy załaduneczek do nas na depot Den Bosch, także tak to wygląda. Panie i panowie, wtedy kończymy, czyli już mamy odbój praktycznie. Dobra, także ja się z wami żegnam, robaczki. Ustawiamy sobie pauzunię i półtora godzinki just start, a później opa opa, także do następnego.